innowacja. Chyba najczęściej pojawiające się słowo w każdej polskiej rozmowie o gospodarce, biznesie, przedsiębiorczości, a już na pewno funduszach unijnych. Ale czym tak naprawdę jest ta innowacja? Porozmawiamy o tym dzisiaj na webinarium mBanku i porozmawiamy o tym nie tylko czym jest ta innowacja, ale jak ją znaleźć w firmach, konkretnie w Państwa firmach. A pomoże nam w tym osoba związana z dotacjami unijnymi, ze wsparciem unijnym od kilkunastu lat. Ewa Bojańczyk z Departamentu Wsparcia Biznesu mBanku, właśnie konkretnie z Wydziału do Spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry Państwu. No, kiedy mówimy o dofinansowaniach unijnych, o programach wsparcia dla przedsiębiorców, bardzo często przedsiębiorcy zadają takie bardzo konkretne pytanie. Który wniosek, jak szybko dostać to wsparcie, na co jak najszybciej mogę złożyć papiery? I już tak naprawdę ruszamy z przygodą. A ty postanowiłaś na tym webinarze poruszyć taki temat, ty też jesteś innowacyjny. Czyli tak jak ja to trochę odbieram, taki krok wstecz, zanim podejdziemy w ogóle do jakiegoś wniosku, zastanówmy się nad tą innowacją. Ewo, dlaczego akurat taki temat? Ty też jesteś innowacyjny. Ten temat wyszedł od potrzeb właśnie zgłaszanych przez stronę klientów na spotkaniach seminaryjnych, na spotkaniach indywidualnych, kiedy rozmawiamy na temat inwestycji, rozmawiamy na temat nowych rozwiązań, gdzie niektórzy przedsiębiorcy również zastanawiają się nad poszukiwaniem współfinansowania ze środków unijnych, ale co niektórzy powątpiewują, czy generalnie mogą pozyskać wsparcie, bo nie widzą u siebie możliwości wykazania innowacji, albo nie widzą możliwości wykazania prac badawczo-rozwojowych, które poprzedzają innowacje. To nie jest tak do końca, bo te innowacje można znaleźć, tylko trzeba wiedzieć, jak je zdefiniować, od którego momentu i z którego momentu najlepiej wyjść, wystartować przy definiowaniu. I żeby nie popełniać pewnych błędów, postaraliśmy się w takiej krótkiej formie, takiej w zasadzie inicjującej pewne zdarzenie, zasygnalizować pewne hasłowo rozwiązania, które mogą być pomocne przy tym całym procesie poszukiwania nowych rozwiązań czy definiowania innowacji. I myślę, że pomoże nam w tym trochę forma tego wirtualnego spotkania, bo webinarium to jest taka piękna forma komunikacji, gdzie Państwo są nie tylko biernymi widzami, słuchaczami, ale mogą być czynnymi, aktywnymi uczestnikami takiego wirtualnego spotkania. Można Ewie wysyłać pytania w trakcie tego programu. Ja Państwu przypomnę tylko, na jaki mail można wysyłać dokładnie te pytania. kontakt@finansuinnowacje.pl. Jeszcze powtórzę na wszelki wypadek. kontakt@finansuinnowacje.pl. Na koniec prezentacji postaramy się odpowiedzieć na tyle pytań, na ile nam czasu wystarczy. Na resztę pytań oczywiście również Państwo otrzymają odpowiedź. A zanim jeszcze zaczniemy tę część merytoryczną, to ja nadam, można powiedzieć, taki mały harmonogram pracy, nad czym dzisiaj się skupimy, o czym dzisiaj porozmawiamy. Oczywiście temat główny, jak szukać i jak definiować innowacje w Państwa firmie, no i też czy na innowacje jest unijne wsparcie. A jak już jest, no to na co zwracać uwagę przy pozyskiwaniu takiego wsparcia unijnego. Zachęcam Państwa również do pobrania prezentacji, o której właśnie teraz będziemy mówić. Można ją pobrać w linku na dole. Jest też link pod transmisją do profilu na LinkedInie Ewy. Tam również dużo dodatkowych materiałów i oczywiście prezentacja, o której dzisiaj wspominamy. Także zaczynamy merytoryczną część. Mam nadzieję, że Państwo znajdą podczas tego spotkania, już na pewno zainicjują ten proces szukania innowacji w swojej firmie. Bo Ewo, jak zaczynamy szukać tej innowacji, siadamy z zespołem, zaczynamy się zastanawiać, od czego właściwie zacząć? Powinniśmy wyjść od zdefiniowania potrzeb. Bardzo ładnie o tym mówi i bardzo ciekawie na kilku przykładach, odnosząc się do konkretnych rozwiązań, mówi o tym Simon Sinek, między innymi w swoim wystąpieniu na TEDzie. Ja pozwoliłam sobie tutaj wykorzystać pewne odniesienie do tego złotego kręgu, o którym on wspomina, czyli wyjście od pytania, dlaczego coś robimy, a dopiero
definiowanie później jak i potem odpowiedzi dopiero co. Czyli to pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, jak zaczynamy w ogóle szukać innowacji. To pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to nie jest to, co chcemy robić, tylko właśnie dlaczego chcemy to robić. I to jest największy problem, bo jak spotykam się z przedsiębiorcami, to na moje pytanie, co dana firma produkuje, co robi, jaką świadczy usługę, nie ma problemu z odpowiedzią. I to menadżerowie wysokiego szczebla i niższego są w stanie odpowiedzieć. W momencie, kiedy pada pytanie, w jaki sposób jest coś robione, produkowany dany wyrób, dany produkt, no tu czasami jest potrzeba ściągnąć fachowca, technologa czy kogoś z produkcji. Czasami są osoby z kadry zarządzającej, które też znają proces, rozumieją i są w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast na moje pytanie, a dlaczego i po co to jest robione, dlaczego produkowane jest, nie wiem, meble, drzwi, czy na przykład kotły, to tu są już wtedy problemy. Problemy z odpowiedzią i na kilkakrotnie zadawane moje pytanie, dlaczego, bo pytanie wyjściowe jest, czy mogę pozyskać wsparcie, bo chcę kupić maszynę i urządzenie, żeby produkować dany produkt, typu na przykład, nie wiem, tak jak wspomniałam, kocioł, to pada na moje pytanie, a dlaczego potrzebne jest dane urządzenie, to wtedy jest problem z odpowiedzią. Zaczynają się małe schody. Zaczynają się nawet duże schody, bo najpierw jest niedowierzanie, niezrozumienie, dlaczego ja zadaję takie pytanie, a później poprzez kolejne przybliżenia i dochodzenia do próby odpowiedzi na to pytanie, dopiero po dłuższym okresie można dojść do znalezienia pewnych, jak gdyby, przybliżonych odpowiedzi. Czasami jest to bardzo trudne i czasami przedsiębiorcy nie mają odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś produkują. Ale tak jak mówiliśmy, to ten nasz webinar może zainicjować długi, długi proces, bo jak się nie zna odpowiedzi na to pytanie, to już jest chwila, żeby się na to zastanowić, można powiedzieć, odrobić trochę tę pracę domową przed wdrożeniem jakiejkolwiek innowacji. Tak, ja dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wyjście od pytania, dlaczego i po co to robię, znaczy ja jestem osobiście fanką tego pytania, mówiąc tak trochę żartobliwie, jeżeli będziemy patrzyli tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co wprowadzamy na rynek, czyli będziemy cały czas mieli możliwość odpowiedzi tylko na pytanie co, to będziemy tracili z pola widzenia funkcję, czyli tą potrzebę, ten motyw, po co wprowadzamy, czy dany problem, który powinniśmy rozwiązać, czy u nas na poziomie w przedsiębiorstwie, czy może konkretną sprawę, konkretny problem, który możemy rozwiązać dla danego użytkownika. To może w takim razie, żeby przedsiębiorcy po drugiej stronie ekranu, monitora mogli zrozumieć to jeszcze lepiej, moglibyśmy powiedzieć jakiś przykład, jak takie coś zostało zastosowane, bo wydaje mi się, że takich historycznych przykładów znalazłoby się kilka i na pewno kilka znasz. Jakbyśmy takim jednym podsumowali, jak zaczynało się od dlaczego i wyszedł z tego przykładów projekt. Jest wiele, ale tak, żeby najlepiej to może zademonstrować, to przykład tutaj Forda, Toma Forda, który wprowadził model T. Czyli historyczny przykład. Historyczny model samochodu, pierwszego, nazwijmy to, samochodu, który został produkowany no, masowo. Ale jak to się stało? Wszyscy wiedzą o tym modelu T, wszyscy wiedzą o ogromnym sukcesie Forda, tylko mało kto sobie zdaje sprawę, jak on do tego doszedł. On nie myślał, nie wychodził myśląc, że ma wprowadzić na rynek samochód, tylko on patrzył, w jaki sposób i co on może zapewnić, jaką potrzebę może spełnić. Potrzeba była ogromna, potrzeba była przemieszczania w szybkim, krótkim okresie, przemieszczania nie tylko osób, tylko również towarów. I tylko był jeden mały, drobny problem. Środki transportu były praktycznie niedostępne dla osób, no, zwykłego Amerykanina, czyli decydowała cena w tamtym czasie. Decydowała cena. Płace były na poziomie 80%.
90-100 dolarów, a koszt samochodu na poziomie 3-4 tysięcy dolarów. Na co postawił Ford? Ford powiedział, że jego interesuje i potrzebuje, żeby był wprowadzony na rynek środek transportu w niskiej cenie. Postawił tą cenę na poziomie 500 dolarów. Pracownicy początkowo nie wierzyli, że to jest możliwe, bo oni dokładnie wiedzieli, pracownicy w firmie Forda, no oni dokładnie wiedzieli, że koszt produkcji takiego samochodu to jest 4000 dolarów. Natomiast Ford powiedział, że nie będzie sprzedawał tego samochodu drożej, tylko za 500 dolarów. Finalnie poprzez to, że bardzo dobrze rozumiał potrzeby, dokładnie wiedział, jaki jest potencjał rynku, a z drugiej strony wiedział, jak sprytnie, delikatnie mówiąc, podejść, żeby nie powiedzieć dosadnie, zmanipulować się swoich, tak, zmotywować pracowników do tego, żeby pomogli, żeby też zrozumieli, w jaki sposób oni mogliby pomóc w procesie produkcyjnym. No, zakomunikował to, co już powiedziałam, że samochody będą wprowadzone na rynek za 500 dolarów. Finalnie przekuło się to na ogromny sukces, bo ludzie podjęli wyzwanie i pomogli w wprowadzeniu, w wypracowaniu pewnego rozwiązania i stworzyli swojego rodzaju pewną, nazwijmy to, taśmę produkcyjną. Tylko ten ciąg produkcyjny to nie była gwarancja sukcesu. Znaczy, oczywiście to gwarantowało niską cenę, tylko Ford wyszedł z funkcji celu, finalnie uzyskał dzięki takiemu, a nie innemu rozwiązaniu właśnie tego ciągu technologicznego, uzyskał możliwość produkcji masowej. I to nie produkcja masowa umożliwiła obniżenie ceny, tylko wyjście od funkcji celu, że czyli produkt ma być pytanie, tani. Dlaczego? Czyli wyjście od punktu, od środka, czyli od pytania dlaczego, a nie od pytania, co finalnie ma być wprowadzone na rynek. Jak już wprowadzamy w takim razie taki produkt na rynek, wiemy, że taka każda innowacja musi się z tym rynkiem zderzyć. I tutaj musimy sobie też założyć jakieś cele, kiedy wprowadzamy taki produkt na rynek. Każdy, kto wprowadza taką innowację, będzie musiał też przed tym pytaniem stanąć. Od czego zaczynamy, na co warto zwrócić uwagę, kiedy wpuszczamy taki produkt na rynek, szacujemy cele? Generalnie powinniśmy zwrócić uwagę na dwa elementy, tak w skrócie mówiąc, bardzo upraszczając. Jaki udział w rynku, już jak znamy potrzeby, wiemy jaki element będziemy mogli satysfakcji klientom zapewnić, to najważniejsze jest, żebyśmy prawidłowo zdefiniowali nasz udział w rynku. Jeżeli my komunikujemy, że ten nasz udział w rynku będzie na poziomie 2, 4 czy 6%, czy nawet 10%, to w stosunku do tego, co pokazują wyniki badań, między innymi krzywa dyfuzji innowacji Rogersa, ona generalnie wskazuje i wyniki potwierdzają to, że żeby osiągnąć sukces i akceptację tego nowego rozwiązania, powinniśmy mieć udział co najmniej na poziomie 15-18%. Czyli jak startujemy z tą małą liczbą, to właściwie od razu jesteśmy za duża wyrwa, to nawet, że już tak powiem dosadnie, powinniśmy co najmniej mieć po swojej stronie tych innowatorów i wczesnych naśladowców. Innowatorów, którzy lubią ryzyko, próbują nowości i tych wczesnych naśladowców, którzy kształtują opinię i podążają za trendami. Dopiero następni, wczesna większość będzie nam również, mając te dwie grupy, widząc, że produkt się sprzedaje, czy dana usługa jest dobrze odbierana na rynku, pozostali podążą za tym początkiem, ale żeby w to wejść, musimy prawidłowo zdefiniować potrzebę, prawidłowo określić strategię wejścia, również strategię komunikacji i w tym może być bardzo pomocna z jednej strony w określeniu potrzeb, narzędzia, o których za chwilę będziemy mówić, a z drugiej strony również rozwiązania z psychologii zachowań konsumenckich. No właśnie, zaraz przejdziemy do narzędzi, bo tych narzędzi jest też sporo, na pewno jak sobie Państwo pobiorą też te prezentacje, to będą mogli później jeszcze o tych narzędziach dobrze sobie doczytać i poszerzyć wiedzę, jeśli któreś z narzędzi dokładnie Państwa zainspiruje, ale jeszcze wróćmy do tego wprowadzenia produktu na rynek. Co właściwie determinuje sukces takiej innowacji albo inaczej, bo też część innowacji po prostu na rynku jest nieprzyjmowanych, więc coś zadecydowało o tym, że ta innowacja skończyła się porażką. Jakie są takie czynniki determinujące sukces?
Sukces i akceptację danego rozwiązania definiuje kilka elementów, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że powinniśmy się strzelić, jeżeli znamy potrzeby, dobrze skomunikujemy się z rynkiem, to mamy już po swojej stronie pewne elementy in plus. Komunikacja już. Natomiast to, co jest ważne, to, żeby dane rozwiązanie było spójne z, no, jak gdyby przygotowaniem danych użytkowników. Nie może być za wcześnie, jeżeli to będzie jakieś rozwiązanie mocno techniczne, a dana grupa użytkowników nie będzie do tego przygotowana, albo rozwiązania techniczne, które mają być otoczką do tego, nie będą adekwatne, no to siłą rzeczy nawet najlepsze rozwiązanie może lec w gruzach, tak? Czyli za wcześnie z pewnym rozwiązaniem, jeżeli użytkownicy nie mają takiego przygotowania, wejść też nie jest dobrze. Natomiast jeżeli dobrze rozpoznamy potrzeby, będzie większa szansa na sukces. Natomiast również kompleksowość pewnego rozwiązania. Nie od razu musimy wszystko wprowadzać, możemy etapami wprowadzać pewne rozwiązanie. Musi być zapewniona na pewno zgodność, kompatybilność pewnego rozwiązania, tego nowego rozwiązania z istniejącymi rozwiązaniami. Jeżeli będziemy mieli coś z innej, nazwijmy, galaktyki, gdzie nikt tego nie będzie rozpoznawał i nie będzie rozumiał, rynek naturalnie może niestety to odrzucić, więc tu jest ryzyko z jednej strony i bardzo duży ciężar położony właśnie na tą komunikację, ale również na rozpoznanie i patrzenie również poprzez zachowania konsumenckie. I tu jest cała literatura, psychologia zachowań konsumenckich. Mamy w tej prezentacji, te punkty to jest taki początek, który tak naprawdę warto dalej studiować. Myślę, że ta prezentacja w dużej mierze zainspiruje Państwa też do dalszej pracy w swoich zespołach, w firmach. A my zaraz mamy dla Państwa prawdziwą porcję wiedzy, którą można będzie wprowadzać w zasadzie już po tej prezentacji, czyli oczywiście narzędzia, jak kreować taką innowację w swoich firmach. Ja wiem, że Ty się w tej materii, można powiedzieć, specjalizujesz, jeśli chodzi o niektóre narzędzia z kreowania innowacji. Jakbyś mogła nam teraz troszkę przedstawić, od czego tu możemy zacząć? Możemy wyjść i powinniśmy wyjść od elementu, najlepiej jakbyśmy spróbowali podejść z wykorzystaniem rozwiązań przez pryzmat właśnie patrzenia na innowacje designu. Ale designu nie jako ozdobników, typowo takich elementów, które poprawiają wizerunek tylko danego rozwiązania, tylko designu, który pomoże nam w kreowaniu z jednej strony usług, czy kreowaniu konkretnego produktu. A ten design może być elementem, który będzie elementem kreatywnego rozwiązywania problemów. To jest bardzo ciekawe narzędzie. W skrócie, za chwilę się do tego w kilku słowach szerzej odniosę. Ciekawym podejściem jest również włączanie użytkowników w proces kreowania. Czyli już tego klienta późniejszego, może być konsumenta. Tak, konsumenta włączenie, żeby on był kreatorem nowego rozwiązania. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że w momencie, kiedy włączymy użytkownika, to trudno będzie mu odrzucić ten produkt. Jeżeli będziemy dedykowali mu konkretne rozwiązania, czy to poprzez konkretne spersonalizowane produkty, czy szersze podejście jako spojrzenie z poziomu grupy, którą dana społeczność reprezentuje, łatwiej będzie później komunikować się z rynkiem i pokazywać to na konkretnych przykładach. Bardzo fajnym, ciekawym przykładem, co może nie do końca jest stosowane również jeszcze w Polsce na szeroką skalę, jest włączanie również dzieci w proces weryfikacji pewnych rozwiązań. Czyli dziecko sprawdza naszą innowację w praktyce. Ale jeszcze jak sprawdza, bo jeżeli w momencie wprowadzamy na przykład, nie wiem, nowy plecak, nowy namiot i dla nas jest to plecak i jest to namiot, a wpuszczamy do zamkniętego pokoju, który jest na przykład obserwowany z boku jakimiś kamerami i tak dalej, o czym dzieci na przykład nie wiedzą, i patrzymy, w jaki sposób dzieci podchodzą do tego nowego produktu, czy
korzystają z tego zgodnie z założeniami, które przewidzieliśmy. Może znajdą inne zastosowanie. Czy czasami może gdzieś, bo wcale nie musi być inne rozwiązanie, ale może to być również test na wytrzymałość danego produktu, bo wiadomo, dzieci są najlepszymi testerami. Również podejście poprzez patrzenie na oddziaływanie na środowisko. To jest ten zrównoważony design, ten tak zwany sustainable design. O tym też mówiliśmy już jako tutaj mBank, robiliśmy kilka seminariów, ale to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które przekłada się również na kryteria oceny projektów unijnych. I to, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, to projektowanie takie uniwersalne, to się nazywa tak fachowo Design for All, i w kontekście kryteriów pozyskiwania środków unijnych, jeżeli mówimy o projektach infrastrukturalnych, to jest to jeden z kluczowych elementów. Natomiast jeżeli mówimy o projektach inwestycyjnych, na nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, warto również na te elementy zwrócić uwagę, ponieważ tu może być bardzo duże źródło inspiracji. Należy pamiętać, że osoby z pewnymi niedogodnościami, czy niedowidzące, czy mające problemy z poruszaniem, to niekoniecznie muszą być osoby jeżdżące na wózkach, ale na przykład wystarczy, że to będzie osoba starsza, czy osoba, która ma złamaną nogę. Jakkolwiek, ktokolwiek z pewnymi ograniczeniami nie chce być postrzegany przez pryzmat swojej, nazwijmy to, niedoskonałości czy ułomności. I tu też jest pole do wprowadzenia innowacji. Osoby, tak jak byłam na konferencji Urzędu Patentowego, osoby wprost definiują i komunikują, że one nie chcą mieć produktów, które je stygmatyzują. Czyli nie chcą mieć produktów z kubków, które są z wybitymi jakimiś kropeczkami, które pokazują, z której strony należy pobrać ten kubek, tylko chcą mieć produkty, które są równie ładne, estetyczne, z lekkich, ładnych materiałów, jak wszyscy inni. Myślę, też takie podpowiedzi to jest ciekawa rzecz dla już konkretnych przedsiębiorców. Na pewno, jeśli niektórzy z Państwa oglądają te prezentacje, to też u niektórych już uruchamia się taki proces myślowy, co ja z tego mogę wyciągnąć do swojego przedsiębiorstwa, czy którejś metody mogę skorzystać. Zaraz pokażemy kolejne, bo jest ich kilka, ale też to, co powiedzieliśmy na początku, nie dopowiedzieliśmy jeszcze, że przecież tutaj ważne są kryteria unijne, a te metody, te narzędzia mogą nam też pomóc w ich spełnianiu. Ja tak do tego nawiązuję, dlatego że nasze pomysły, które będziemy mogli w jakiś sposób sfinansować, jeszcze lepiej z udziałem środków unijnych, warto jeszcze przefiltrować oczywiście przez kryteria dostępu, jeżeli mówimy o tych środkach unijnych, to chociażby kryteria oceny, kryteria dostępu pozyskania tego finansowania. I uzasadnienie innowacji ma ogromne znaczenie. Jeżeli nie umiemy tego zrobić, to po prostu możemy niestety wysiłek na przygotowanie dokumentacji ponieść, ale to nie musi być wtedy powiązane z sukcesem, czyli pozyskaniem dofinansowania. Dlatego czy dostaniemy finansowanie unijne, czy nawet jeżeli będziemy aplikowali do banku o finansowanie zewnętrzne dla swoich pomysłów, warto pamiętać o tym, żeby prawidłowo zakomunikować i pokazać, po co i dlaczego to robimy. Narzędzie, które tutaj są pokazane, tak jak sygnalizowaliśmy, one będą w bardzo skrótowym haśle tylko zakomunikowane, ale może to Państwa zainspiruje do tego, żeby spojrzeć inaczej na pewne rzeczy i usystematyzować sobie ciąg działań, tym bardziej, że jesteśmy na końcówce roku i pewne plany definiujemy na kolejne lata. Warto zatem nie tylko patrzeć na te zadania, które mamy do wykonania w 2017 roku, ale również do 2020, a nawet to, co ja zawsze rekomenduję, do 2020, tak jak mamy tą perspektywę, nawet 2023, dlatego że jeżeli będziemy wykorzystywać środki, to ewentualnie dobrze by było jedno z drugim połączyć. Ale zanim w takim razie o perspektywie i kolejnych narzędziach, ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że cały czas można wysyłać do nas pytania. kontakt@finansuinnowacje.pl, kontakt@finansuinnowacje.pl. Po omówieniu narzędzi i jeszcze kilku slajdach dotyczących finansów, przechodzimy do Państwa pytań.
I wracając do narzędzi, ja już widzę Double Diamond. Gdybyś mogła, Ewo, nam dosłownie w dwóch słowach powiedzieć, jak skorzystać z takiego narzędzia, jeśli chcielibyśmy usiąść do tego filmu. Double Diamond w dwóch słowach to jest to model procesu, który pomaga w kreatywnym szukaniu nowych rozwiązań, rozwiązywania problemów. To jest schematyczne ujęcie jak gdyby ciągu zdarzeń, które powinniśmy wykonać. Czyli tutaj też nałożyłam te pytania, dlaczego, jak i dopiero co będziemy robić. Czyli jest to pewien schemat działania. Definiujemy, poszukujemy problem, definiujemy pewną wizję, spinamy te problemy, definiujemy krótko założenia, w jakim obszarze chcemy pewne rzeczy przetestować, no i później wchodzimy już na etapy badań i wdrożenia tego. To jest bardzo schematyczne ujęcie, to jest na dłuższą, że tak powiem, może na inne spotkanie webinarowe, bo tych tutaj... Dokładnie. Natomiast to jest element, który wiąże się również z takim, ten Double Diamond pokazuje to kreatywne podejście do rozwiązywania problemów właśnie poprzez design thinking. Czyli element najistotniejszy w design thinking to jest taki, żeby już na samym etapie przy definiowaniu problemów i później przy pewnych konstruowaniu założeń, żeby zdefiniować interdyscyplinarną grupę, grupę jak najszerszą, od technologów, poprzez marketingowców, finansistów i tak dalej, która pomoże przyspieszyć proces tworzenia nowego rozwiązania. Normalna ścieżka to jest taka, że każdy odrębnie swoje obszary bada, potem się to spina i tak dalej. W design thinking można to diametralnie przyspieszyć i to, co tu Państwo widzicie na tym schemacie przy design thinking, prototypowanie, testy końcowe, to są elementy, na które na pewno można dostać dofinansowanie, jeżeli chodzi o finansowanie. Czyli już na samo narzędzie w tym momencie. Prac badawczo-rozwojowych, a na samą produkcję, jeżeli jesteśmy z sektora MSP, możemy dostać również dofinansowanie na wdrożenie. Więc tą pracę domową wcześniejszą trzeba sobie odrobić, przeanalizować pewne potrzeby i tak dalej. Na to po części też można dostać dofinansowanie, natomiast już na konkretnie przepracowanie, przeanalizowanie badań, prototypowanie, wstępne pomysły, przetestowanie, później testy końcowe, to już są prace, nazwijmy, już takie rozwojowe, które umożliwiają potwierdzenie naszego rozwiązania i wprowadzenie tego do produkcji. I to tak bardzo, bardzo skrótowo w tym może pomóc design thinking. Natomiast jeżeli patrzymy, już mamy te problemy, warto te problemy sobie pogrupować również w pewne obszary tematyczne. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że jeżeli skupimy się tylko na pewnym zagadnieniu problematycznym związanym z naszym produktem, to możemy zawężamy bardzo dużo, sobie obszar. Tak, i znowu wychodzimy, to wracając do przykładu Forda. Jeżeli będziemy patrzyli przez pryzmat produktu, zapomnimy o funkcji, tak? I elementach, które mogą wykreować potrzebę posiadania pewnego rozwiązania. W związku z powyższym, jeżeli pogrupujemy sobie zdefiniowane nasze problemy, czy to związane z parkiem maszynowym, czy to związane z metodami wytwarzania, czy z materiałami, bo na przykład mamy, nie wiem, za ciężkie produkty. Fiskarz zrobił rewelacyjne inną rzecz, powymieniał w tych przyrządach i narzędziach ogrodowych, wymienił wszystkie elementy na bardziej ergonomiczne i lżejsze materiały, dlatego żeby osoby starsze, które mają problemy z tutaj artretyzmem i tak dalej, mogły precyzyjnie operować. Taka mała rzecz, a tak naprawdę mamy dużą innowację, rozwiązanie problemu. Ale wycelowali to, bo dokładniej znali potrzeby, bo osoby, które pracują w ogrodzie najczęściej to są osoby starsze, mają najwięcej czasu, więc odpowiadając na potrzeby osób starszych, również, że tak powiem, dali rozwiązania dla osób w innych przedziałach wiekowych, więc warto patrzeć, grupować problemy, czyli mamy odpowiedź na pytanie dlaczego, zdefiniowaliśmy sobie problemy, definiując później pewne rozwiązania,
i problemy, i jak rozwiązać te problemy, możemy wykorzystać również zasady unikania błędów, czyli to, co zdefiniował Shigeo Shingo, to się nazywa ta zasada pokajokę, może trochę śmiesznie brzmi. Może żartobliwie troszkę brzmi, ale w biznesie ale ma bardzo ważne zastosowanie. Bardzo ważne, a mało tego, jest bardzo ciekawe i bardzo praktyczne to rozwiązanie, z uwagi na to, że to jest zasada, która pozwala unikać błędów zawczasu, tak? W związku z powyższym, jeżeli będziemy wymuszali zarówno na użytkowniku, to tak jak mamy na dyskietkach, na kartach SIM, czy na gniazdach z tak zwanym bolcem, z uziemieniem, takie, a nie inne zastosowanie, to z jednej strony producent nakazuje, w jaki sposób już poprzez odpowiednią konstrukcję samego końcowego wyrobu rozwiązania. Ja jako użytkownik nie mogę popełnić błędu, wkładając na przykład dyskietkę w drugą stronę. A skąd się wzięło to? To się wzięło po prostu z problemów, które były na ciągu technologicznym w Toyocie. Ten inżynier japoński Shigeo Shingo rozwiązał problem błędnych gniazdek, które były produkowane w jednym zakładzie, a montowane w innym. Ewidentnie okazywało się, że problem polegał na tym, że w niektórych gniazdkach brakowało sprężynek, stąd te elementy nie były kompatybilne później, to wszystko później wyłapał nie działało. Ten błąd? Wyłapał ten błąd. I co zrobił? I zrobił to, że w zakładzie produkującym gniazdka wymusił, żeby osoba, która składała te gniazdka, miała na tacce wszystkie elementy. Miała doprowadzić do tego, że po złożeniu tacka miała być pusta. Jeżeli na tacce znajdował się jeszcze jakiś tam element, to znaczy, że był błąd. Czyli wcześniej wykryty element mógł być od razu naprawiony. Ludzie nie byli karani za błąd, tylko samo elementem takim uczącym doprowadzeni do tego, żeby poprawnie wykonywać zadanie. To jest właśnie zadanie. W tych metodach ciekawe, że jak Państwo później po tej prezentacji zaczną jeszcze więcej szukać, to znajdzie się naprawdę wiele, wiele historycznych przykładów, które można później odnosić do swojej firmy, ale że nas czas ogranicza, no tego wszystkiego Państwu powiedzieć nie możemy, więc przechodząc do kolejnego narzędzia, też bardzo ważnego, jeśli chodzi o niektóre programy unijne, Sustainovation. To jest taki magiczny zlepek, jak ja to nazywam. To są zrównoważone innowacje. O tym już mówiliśmy dwukrotnie, jeżeli chodzi o bank. Zorganizowaliśmy cykl dwóch spotkań w 2011 i w maju tego roku, w 2016. Mieliśmy zaproszonego specjalnego gościa z Niemiec. W ostatnim materiale Business and More jest również, że tak powiem, podsumowanie z jego jak gdyby przemyśleń na temat tych zrównoważonych innowacji, ale to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia również podejścia w poszukiwaniu tych innowacji i w podejściu do kryteriów chociażby tych unijnych finansowania tych projektów z środkami unijnymi. To są bardzo ważne elementy, ponieważ to zrównoważone innowacje przekładają się na zasady 4R. Dla niektórych może niejasny skrót, ale to jest reduce, reuse, recycle, repair. To są elementy, które wprost zaszyte są już teraz w kryteriach oceny dla projektów inwestycyjnych. Ślad węglowy to jest przeliczenie wielkości emisji dwutlenku węgla, w ekwiwalencie dwutlenku węgla, ale wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska na całym ciągu produkcji danego rozwiązania. Jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, kawę, to od ziarenka aż do filiżanki, jaka emisja, na jakich etapach, z jakiego elementu jest generowana. Czy to z transportu, czy to ze zużycia energii na zmielenie tej kawy, czy na zaparzenie tej kawy. To ja od razu dopowiem, tutaj widzą, na tym slajdzie, w tej prezentacji, tu jest kilka pokazanych, bardzo ciekawych przykładów. My ich niestety nie możemy wszystkich omówić, bo to jest znowu temat na kolejnych kilka historii. Część jest omówione w materiale. Dokładnie. Też. Część jest omówione w materiale, który pokazywaliśmy, Business and More. Można sobie pobrać ten magazyn również w formacie PDF. A ja zachęcam Państwa, żeby z tej prezentacji jeszcze poszukać tych historii, które tu opisaliśmy na obrazkach, bo to jest doskonałe pokazanie tej metody w praktyce, w biznesie. Każdy przedsiębiorca będzie zachwycony. I to jest bardzo duży element również do szukania tych elementów zaczepienia się, gdzie szukać innowacji. Na zmniejszeniu zużycia surowca, na wykorzystaniu surowców wtórnych, na precyzyjnym operowaniu surowcem, czyli nie robimy butu
klientów, nie wykrywamy ich, tylko przeniesienie innych technologii do technologii, na przykład produkcji obuwia sportowego. Ten przykład materiału. To jest, są buty tkane, one nie są wykrawane, one są tkane z materiałów sztucznych. Wykorzystywanie surowców wtórnych, to co już mówiłam, ale to co jest najważniejsze, odejście od tak zwanego dotychczasowego podejścia od kołyski do grobu, czyli cyklu życia produktu. On się wydłuża. Teraz jest naturalna tendencja, żeby przejść od kołyski do kołyski, czyli myśleć perspektywicznie, co się będzie dalej działo z naszym produktem po jego naturalnym zamknięciu żywotności. Jak można to dalej czy będziemy mogli go w jakiś sposób inaczej użyć, czy surowce z niego, które pozyskamy, będziemy mogli w jakiś sposób alternatywny wykorzystać. I kolejne narzędzie, innym metoda. Narzędziem, no może takim troszeczkę bardziej, nazwijmy to matematycznym podejściem, algorytmicznym podejściem do rozwiązywania problemów. Ja nie jestem może wielką fanką tego, ale ja tylko odniosę się w skrócie do tego. No jest to narzędzie TRIS i tu warto jednak sobie pewne elementy wykorzystać z tego. Jeżeli podejdziemy na przykład do zdefiniowania naszego problemu, ale również poprzez już finalnie, jakie elementy, cechy ma mieć finalnie nasze rozwiązanie, to warto wykorzystać sobie na przykład rozwiązania, które daje nam TRIS. Możemy poprzez tak zwane sprzeczności techniczne zbombardować, wydawałoby się, sprzeczne rzeczy, bo jeżeli powiemy, że na przykład umowelka ma być bardzo wytrzymała i plastyczna, cienka i odporna na... Czyli skrajne znowu cechy kompletnie. Tak, ma mieć zaokrąglone i z drugiej strony ostre krawędzie, no to wydawałoby się, no sorry, ale to jest raczej mało, to jest mało wykonalne. Mało wykonalne. Okazało się, że jest. To jest przykład rynkowy, gdzie wykorzystano między innymi korunt, który pozwala na zupełnie inne kształtowanie form i w porcelanie na przykład łazienkowej. Więc są pewne elementy, na które warto zwrócić uwagę. Mało tego, przeszukiwać bazy efektów fizykochemicznych, ponieważ nie zawsze na samym początku, jak zderzamy się z problemem, Xerox miał takie rozwiązanie, gdzie miał problem z zasypaniem tonerów do pudełeczek, tak? I to było zasypywane na zasadach mechanicznych, młynków mechanicznych. Cały czas im się blokował system produkcji, i w związku z powyższym jedno, co można było zrobić, to jakieś rozwiązanie tutaj usprawnić. Wykorzystali ultradźwięki i zupełnie inaczej materiał sypki zachowywał się przy wykorzystaniu ultradźwięków. Tak? W związku z powyższym wykorzystanie i znajomość zjawisk fizykochemicznych, na jakich nie pamiętamy, warto przejrzeć te bazy efektów, które mogą nas zainspirować do wprowadzenia pewnych rozwiązań. Warto również śledzić i analizować trendy. Akurat TRIS odnosi się do 8 takich trendów rozwoju technicznego. Tam możemy patrzeć na przykład, nie wiem, na układy kierownicze, konstrukcje, na przykład drzwi, ale abstrahując nawet od TRIS-u, możemy bardzo dużo rzeczy wyciągnąć z tego, co się dzieje na rynku, w którym kierunku podążamy. Czyli część tych rozwiązań, powiedzmy, tak, już jest, gdzieś trzeba dobrze poszukać. Uwzględniać grupy wiekowe, co dla danej grupy będzie potrzebne. TRIS, w uproszczeniu mówiąc tak, jest to narzędzie do rozwiązania konkretnego problemu poprzez wyjście od przeszukania ogólnych zjawisk, ogólnych problemów. Czyli to, do czego ja zawsze zachęcam, sprawdźmy bazy patentowe, sprawdźmy, czy ktoś czegoś nie rozwiązał. Dlaczego to jest istotne? Z jednej strony może być to dla nas inspiracją, ale z drugiej strony, wprowadzając nowe rozwiązanie, żebyśmy komuś też nie weszli na ochronę własności przemysłowej. Ochrona własności przemysłowej to znowu byłby temat na dużo, dużo kolejnych. Na to też nowych... są środki unijne. Tak, ale to już właśnie temat i na kolejny webinar, i na inne rzeczy, ale zacznijmy od tego wdrażania, bo te narzędzia też trzeba jakoś zastosować w praktyce, te innowacje też trzeba na rynek zacząć wdrażać. I jeżeli mówimy o wdrożeniu, no to jeżeli już mamy zdefiniowane przyczyny, pomysł, zdefiniowaną nową technologię, wiemy, jaki produkt finalnie będziemy wprowadzać, no to patrząc również przez pryzmat środków unijnych, musimy spojrzeć na prawidłowe uzasadnienie, w jaki sposób ustawimy ten ciąg technologiczny. Oczywiście, żeby ten ciąg technologiczny, cały ten proces technologiczny prawidłowo skalibrować, znowu kłaniają się badania. Bardzo często, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, pada, że tak powiem, sformułowanie: no panie Ewo, dobrze, no jesteśmy w stanie wypracować pewne nowe rozwiązanie, ale my nie prowadzimy badań.
No nie do końca się z tym zgadzam, bo w momencie, kiedy wprowadzamy nowe rozwiązanie i nawet kupujemy nową maszynę, zawsze ją musimy w jakiś sposób skalibrować i włączyć w ciąg technologiczny, który mamy. Nie uruchomimy od razu, tylko musimy przeprowadzić pewne próby. Teraz w momencie, kiedy zdefiniujemy pewne rozwiązanie, nową technologię, jeszcze versus nowy produkt, czy znacząco ulepszony produkt, to warto to wszystko przetestować wcześniej, nie ćwiczyć na żywym organizmie, tylko przeprowadzić pewne prace, badania przemysłowe, prace rozwojowe. Na to jest finansowanie i znowu później z tym nie zostajemy sami, na nie, to też... Nie. I na to później mamy finansowanie, jeżeli jesteśmy z sektora MSP, żeby wdrożyć. Teraz tylko ważna sprawa i żeby uniknąć błędu kardynalnego, nie można dostać dofinansowania na innowację zaszytą w maszynie i urządzeniu, tylko musimy prawidłowo pokazać, że dana maszyna, dane urządzenie jest nam potrzebne do wykonania pewnej czynności na danym etapie. Jeżeli od tej strony wyjdziemy, czyli znowu dlaczego, czyli pokazujemy, że mamy etap, mamy czynność i jakie czynności, jakimi narzędziami robimy. Tak. Czy robimy to ręcznie, żartobliwie powiem, młotkiem, śrubokrętem czy dłutkiem, czy robimy to automatycznie, czy półautomatycznie. Który element, która czynność jest dla nas kluczowa, który element, które narzędzie jest dla nas najistotniejsze, bo wymusza pewną precyzję, żeby pewne czynności były dalej precyzyjnie wykonane. Ten schemat może w tym pomóc, więc wiem, że przedsiębiorcy na początku mają z tym problem, jak uzasadnić nową technologię i pokazać, że dzięki nowej technologii jest wprowadzony nowy produkt. Wiele osób, korzystając z tego prostego schematu, bardzo ładnie uzasadniała swoje innowacje i produktowe, i procesowe. Myślę, że nie jeden przedsiębiorca, kto nas teraz ogląda, wróci sobie do tego schematu, jak już zacznie pracę z tymi narzędziami. Ja sobie wyobrażam, że część przedsiębiorców może zacznie właśnie takie rzeczy rysować, bo od tego się zaczyna w ogóle wdrażanie takiej innowacji i właśnie te innowacje to jest przecież coś, na co można dostać dofinansowanie unijne, na co wręcz trzeba skorzystać z tej okazji, żeby rozwinąć swoją firmę. Czyli ta teraz część prezentacji bardzo, bardzo konkretna, jeśli chodzi o finanse i na co uważać przy tym wsparciu unijnym, bo na innowacje oczywiście wsparcie unijne dostaniemy, prawda? Wsparcie unijne na innowacje jest, tylko mamy to zablokowane poprzez dokument strategiczny Europa 2020. Trzy priorytety, a w szczególności pierwszy, inteligentny wzrost z dokumentu Europa 2020, wprost wskazuje na i wstawia wysoki priorytet na nacisk na wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego, innowacji poprzez również odniesienie do inteligentnych specjalizacji. Co to są te inteligentne specjalizacje, bo to może być jakieś magiczne hasło niezrozumiałe dla niektórych. To są specjalizacje, które definiuje dany kraj członkowski i możemy sobie definiować to na poziomie krajowym, lokalnym, regionalnym. Polska podjęła ten wysiłek i zdefiniowała to na poziomie krajowym i stąd mamy 20 inteligentnych specjalizacji. I 16 regionalnych, czyli każde województwo ma swoje specyficzne obszary, które chce rozwijać. Wynikają to z specyfiki prowadzonej działalności, na przykład w Wielkopolsce będziemy mieli rynek geografia kreatywny, ma dosyć istotne znaczenie. Czy przetwórstwo, natomiast na przykład, nie wiem, warmińsko-mazurskie produkcja łodzi, tak żeby to rozróżnić, tak tylko sygnalizuję. Zrównoważony wzrost również to jest ten element, o którym już mówiłam. Jeżeli będziemy mówili o innowacjach, to tutaj elementy odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zanieczyszczeń, z wykorzystania surowców wtórnych ma tu bardzo duże znaczenie. Jest dużo tematów, tak. No i jest też trochę pieniędzy, jest też trochę środków. Tak, środki to, co jest pokazane, no są, tylko teraz nie te wszystkie 82,5 miliarda euro jest dostępne dla przedsiębiorców, bo jest to rozbite, jak widać, na kilka programów o różnej specyfice. Natomiast to, co jest istotne dla przedsiębiorców, to w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój, na innowacje, to zalecałabym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na program Inteligentny Rozwój,
I tutaj również na 16 regionalnych programów operacyjnych. Polecam notować. W zależności od miejsca lokalizacji inwestycji wybieramy właściwy program regionalny dla miejsca lokalizacji inwestycji, nie dla siedziby firmy, tylko dla lokalizacji inwestycji. Jest również program operacyjny Polska Wschodnia, rozwój Polski Wschodniej, ale tu z uwagi na pewną specyfikę, jeżeli chodzi o innowacje, no bardzo bym uważała, są pewne zachęty do tworzenia pewnej współpracy, tworzenia innowacji, wdrażania innowacji w ramach kooperacyjnych rozwiązań i współpracy z innymi podmiotami, ale tu trzeba uważać na zależności, żebyśmy nie stracili statusu MSP, bo wsparcie na wdrażanie innowacji jest dla MSP. Wsparcie na badania i na prace rozwojowe jest dla podmiotów zarówno MSP, jak i dużych. To między innymi z programu operacyjnego Szybka Ścieżka, czyli linie pilotażowe. Tu możemy szukać tych. Tak, i tu mamy dostępne wsparcie dla MSP i dla dużych podmiotów. Bon na innowacje to jest taka specyficzna sprawa, to jest wsparcie również z inteligentnego rozwoju, to jest dla podmiotów z sektora MSP i to jest usługa. Sami nie wykonujemy badań. Te wcześniejsze działania, o których mówiłam, to są działania na przeprowadzenie badań we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa. A tu musimy je zewnętrznie. A bon na innowacje to jest zlecenie usługi jednostce naukowej, żeby wykonała w naszym imieniu badania. A my wtedy, wykorzystując te wyniki badań, wdrażamy to do produkcji. Czyli połączenie tej nauki z biznesem, o którym tak często mówimy na debatach, dyskusjach. Jest bardzo ciekawe rozwiązanie, zarówno dla MSP, jak i dla dużych, to jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. I tutaj tworzymy centra badawczo-rozwojowe albo chociażby dział badawczo-rozwojowy. Uwaga, to nie chodzi o działy kontroli jakości, tylko o dział, który będzie zajmował się tworzeniem nowego rozwiązania. Musi mieć agendę badawczą i prowadzić pracę, co najmniej prace rozwojowe. I na to też dostaje dofinansowanie zarówno MSP, jak i duży. Dobrze. I na finansowanie, tylko już tak zamknąć, to co sygnalizowaliśmy, mamy finansowanie również na wdrożenie wyników, czyli na badania na rynek, to jest to, co daje nam Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowanie aż do 20 milionów dla MSP. I to, co daje nam kredyt na innowacje technologiczne, to, co rozdysponowuje BGK za pośrednictwem, czy współudziale również banków, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stosowną umowę, to już jest dofinansowanie do 6 milionów. Na inwestycje, na wdrożenie tych innowacji. Ja w takim razie jeszcze zachęcam widzów, żeby zajrzeli na profil Ewy na LinkedInie. Tam też będą dodatkowe materiały, jeśli chodzi o tę kwestię pozyskiwania, gdzie szukać dokładnie tych programów unijnych. Ale obiecaliśmy jeszcze widzom bardzo istotną rzecz, czyli od czego zacząć, na co uważać, jakie błędy możemy popełnić, kiedy już zabieramy się za takie dofinansowanie i projekty unijne. Czyli można powiedzieć, od czego zaczniemy, na co uważać, jakich błędów się przede wszystkim wystrzegać. No to, tak jak ja mówię, w momencie, kiedy chcemy aplikować o wsparcie i mamy dobry pomysł, to już, co powiedzieliśmy, przepracowane, odrobiona praca domowa, jeżeli chodzi o innowacje, powinniśmy podejść w pierwszym elemencie do odpowiedzi na na tych podstawowych pytań, a w szczególności, jeżeli mówimy o finansowaniu z polityki spójności, odpowiedzieć sobie bardzo precyzyjnie, kto będzie aplikował, czyli wielkość firmy, jaka jest struktura powiązań. I tu są największe problemy z definiowaniem powiązań, zależności. Sprawdzić, czy nasza działalność nie jest z listy wykluczonych działalności, czy naprawdę w ramach tego działania możemy aplikować o wsparcie. Przykład, do finansowania z inteligentnego rozwoju nie może aplikować podmiot, który prowadzi działalność w sektorze pierwotnego przetwórstwa. Do tego ma dedykowany program rozwoju obszarów wiejskich. Dalej, jeżeli już wiemy, kto będzie aplikował wsparcie, czy to podmiot MSP, czy to podmiot z sektora dużych przedsiębiorstw, czyli inny niż MSP, to pytanie jest kolejne, gdzie będziemy lokalizować inwestycje? I to jest istotna kwestia, czy będziemy lokalizować tę inwestycję przez pryzmat województwa danego miejsca lokalizacji inwestycji, jeżeli patrzymy przez pryzmat projektów inwestycyjnych. Natomiast jeżeli mówimy o projektach badawczo-rozwojowych, no to jest to pomoc horyzontalna, czyli nieważne jest miejsce lokalizacji inwestycji, istotne ma tylko znaczenie wielkość firmy, bo tutaj będą różnice w poziomie dofinansowania. Tu na pewno jeszcze
kopalnia materiału, jeśli każdy będzie siadał do swojego programu, tak, te wszystkie wymagania, te elementy, tu jest masa jeszcze rzeczy i te elementy krok po kroku rozpracowujemy, analizujemy z przedsiębiorcami, jeżeli mają wątpliwości, pomagamy w odpowiedzi, czy zakres planowanej inwestycji jest możliwy, czy się wpisuje w kryteria oceny, kiedy ta planowana inwestycja będzie, czy ten zakres planowanej inwestycji zmieści się w horyzoncie czasowym, w tak zwanych kryteriach, w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego działania. I to, co jest istotne, jak już sobie zdefiniowaliśmy, kto będzie robił daną inwestycję, gdzie ją zlokalizujemy, co ona będzie obejmowała, czyli ten zakres inwestycji i koszty, jak sobie zdefiniujemy, warto sprawdzić jeszcze, czy te koszty wpisują się wszystkie w katalog kosztów kwalifikowanych. Niektórzy przedsiębiorcy na pamięć podchodzą do pewnych rozwiązań i korzystają z tak zwanej zaszłości i skoro w innym działaniu tak było, to może w tym działaniu też również tak będzie. Czasami zmieniają się koszty kwalifikowane z danego naboru, pewne rzeczy są rozszerzane albo niektóre koszty są zawężane i też trzeba na to zwrócić uwagę, aplikując o wsparcie unijne. Dobrze, tu właśnie najczęściej popełnianych błędów podejrzewam, moglibyśmy pokazywać jeszcze więcej i więcej. Tu też Państwa zachęcam do wnikliwej lektury już po prezentacji. Na tych slajdach również wypisaliśmy najczęściej popełnione błędy. Najczęściej popełnione błędy, więc to, co już powiedziałam, wielkość przedsiębiorstwa, błędy w zweryfikowaniu wielkości powiązań, czy my na pewno, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, czy ja jestem MSP, tak, jestem MSP, tak, czy Pan jest z podmiotem średnim, czy małym. Najczęściej przedsiębiorcy odnoszą się do wielkości progowych. Powiązania definiują poprzez powiązania kapitałowe, ewentualnie jeszcze zbiorą pod uwagę powiązania personalne, czyli na zasadzie osoba zarządzająca, prezes w jednej firmie ma swoją działalność, jeszcze ewentualnie te elementy uwzględniają. Natomiast bardzo duży problem jest taki, że mało kto zwraca uwagę na zależności wynikające z odrębnych umów. I tu mamy kwestie, czy umów franchisingowych, czy kwestie związane z poręczeniami, czy kwestie związane z pożyczkami. Jeżeli jeden podmiot drugiemu podmiotowi pewne rzeczy, no, pożycza środki finansowe na zrealizowanie inwestycji, czy poręcza, bo jest podmiotem dopiero co nowo powstałym i nie ma swojej historii i na bazie innego podmiotu ocenę ryzyka się dokonuje, no tu są bardzo poważne stopień kwestie, stopień skomplikowania, które tego może nam się tak, ale one wskazują, pewne elementy wskazują na, nie zawsze to muszą być zależności, które będą dyskwalifikowały, bo nikt nie mówi, że zależności ma nie być. Zależności mają być, tylko trzeba być o tym, trzeba być tego świadomym i trzeba być i prawidłowo wypełnić dokumenty. Błędy na tym etapie mogą skutkować wypowiedzeniem umowy. To, co jest dosyć jeszcze istotne w kontekście błędów, to kwestie zwrócenia uwagi na prawidłowe definiowanie wskaźników. Czyli to, co definiujemy tak naprawdę na początku. Wskaźniki w projektach unijnych to są wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu. Wskaźniki produktu to jest nic innego jak zakres inwestycji, czyli po kosztach kwalifikowanych, tak upraszczając, a wskaźniki rezultatu to jest to, co finalnie my deklarujemy, że wprowadzimy w ramach zrealizowanych, to na co się umawiamy, co wprowadzimy na rynek. Jeżeli w kredycie technologicznym mówimy, że wprowadzimy na rynek nową technologię i wprowadzimy jeden czy dwa produkty, to finalnie po zakończeniu inwestycji nie jesteśmy zwolnieni z tego, że wykonaliśmy, pokazaliśmy, że wprowadziliśmy jeden produkt, tylko w okresie związania z umową, czyli 3 lata po zakończeniu inwestycji, w przypadku podmiotów z sektora MSP, musimy utrzymać ten nowy produkt i wprowadzać go na rynek. Mało tego, środki, które zakupiliśmy z udziałem funduszy unijnych, powinniśmy wykorzystywać również w okresie trwałości. I teraz tu uwaga, bardzo ważna sprawa, jeżeli nam w danym momencie maszyna, urządzenie popsuje się w okresie, kiedy zaczęliśmy już ten okres produkcyjny, czy w okresie trwałości, to nie wolno robić takich ruchów, że wymieniamy na własną rękę maszynę i urządzenie, no bo się popsuła, a oczywiście jesteśmy związani z umową, powinniśmy dalej ciągnąć ten ciąg technologiczny i wprowadzać na rynek produkt. Musimy najpierw uzgodnić to z administracją, tak? Jeżeli okaże się, że
kupujemy maszynę i urządzenie taniej niż pierwotnie tą, którą sfinansowaliśmy ze środków Unii, i różnicę oddajemy do administracji wraz z odsetkami zaległości podatkowych. I to, co bardzo ważne, przy wyborze środków trwałych, które finansujemy ze środków unijnych, powinniśmy pamiętać o prawidłowym wyborze, udokumentowaniu wyboru, zakupu tych środków trwałych, tych maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zasad konkurencyjności. To nie jest już tylko porównanie ofert, które mieszczamy sobie na naszej stronie i precyzyjnie rozpisujemy i dokumentujemy to później administracji. Zasady w obecnej perspektywie wymuszają również prezentację i publikowanie zarówno zapytań ofertowych, jak i wyników tych zapytań na stronie administracji. Tak, ale w związku z tym jeszcze też my promujemy swoje produkty, swoje innowacje, to też często wchodzi w ten zakres i wiem, że tutaj też zdarzają się błędy przy samej promocji. Tak, błędy przy samej promocji są czasami banalne, bo ktoś pojedzie na targi i zapomni umieścić odpowiedniego oznaczenia, że ta ulotka, skoro to było dofinansowanie, tak, na przykład dofinansowanie, było sfinansowane ze środków unijnych. Nawet jeżeli jest znaczek i jest napis, że zostało sfinansowane ze środków unijnych, to zdarzył się taki przypadek, osobiście widziałam, że nie było odpowiedniego ologowania. Inny problem z promocją to jest to, że na przykład nie ma informacji na stronie internetowej. Okej, plakat znajduje się w firmie, ale nie ma odpowiedniej informacji na stronie internetowej. To są podstawy do wypowiedzenia umowy. Mało tego, do wypowiedzenia umowy i konieczności zwrotu środków unijnych od momentu wypłaty dotacji do momentu zwrotu, znaczy łącznie z naliczonymi odsetkami, czyli od momentu wypłaty do zwrotu wszystkich środków. Czyli mały błąd, a może nas kosztować tak naprawdę całą umowę. Nie zawsze, czasami jest to zmniejszenie kwoty, ale jeżeli są to błędy, które są zdefiniowane, że to skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy, no to tu za dużo pola manewru nie ma. Warto czytać umowy i zasady, jeżeli aplikujemy o wsparcie, wcześniej i również w trakcie, żeby nie zapominać o tym, bo konsekwencje mogą być bolesne. Ewo, najczęściej popełniane błędy dalej do przestudiowania dla widzów, którzy sobie też pobrali te prezentacje, a my coś obiecaliśmy widzom, obiecaliśmy odpowiedzieć na kilka pytań. Myślę, że chociaż na jedno, dwa zdążymy teraz odpowiedzieć, na resztę Państwo jeszcze pewnie dostaną odpowiedzi mailowe, ale tyle, co czas nam pozwoli, Szewo, że sięgnę do pytań, które mam nadzieję, że będę mogła odpowiedzieć precyzyjnie. Już odpowiadam. Dziękuję za temat spotkania. Mam wątpliwość formalną dotyczącą pozyskiwania środków na innowacje. Obecną działalność gospodarczą planuję zamknąć, a w zamian założyć spółkę z o.o., w której chcę poprzez prace innowacyjne wdrożyć nową usługę, produkt. Czy nowy podmiot będzie miał łatwiej czy trudniej niż stary z pozyskaniem środków na innowacje? Tak. Pytanie z kategorii trudniejszych? Pytanie z kategorii takich, pytanie jest, w jakiej obszarze jest prowadzona działalność. I teraz, jeżeli odwołamy się do definicji MSP, to analiza działalności gospodarczej dla podmiotów nowo powstałych, bez historii, odnosi się do tego obszaru prowadzonej działalności. Ale nie do końca jest to taki trend i ścieżka zero-jedynkowa, ponieważ musimy pamiętać o tych zależnościach, o których mówiłam. To, że ktoś chce przekwalifikować swoją działalność, może łatwiej jest po prostu zmienić charakter czy rozszerzyć swoją działalność poprzez dołożenie dodatkowego zakresu prowadzonej działalności, wpisania dodatkowego PKD, aniżeli zamykanie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy wchodzimy na nowy podmiot bez historii, z punktu widzenia banku może być trudniejsza ocena ryzyka o zdolności kredytowej. Z punktu widzenia znowu pozyskania środków unijnych i udokumentowania struktury powiązań, i tak musimy się do tego odnieść, bo może być tak, że ktoś zamyka działalność A, ale oprócz tego ma cztery jeszcze inne działalności. I czasami są to elementy, które, może być też sytuacja taka, że ktoś jest udziałowcem
w innym podmiocie i w tym momencie na przykład wyjście głównego udziałowca z mojej struktury, jeżeli ja mam głównego udziałowca i na tą chwilę jestem duży, w momencie, kiedy wychodzi mi duży udziałowiec, to wtedy ja mam troszeczkę inną strukturę. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w momencie, kiedy jest trwałe wyjście udziałowe z mojego podmiotu, ja nie muszę już patrzeć 3 lata do tyłu, jeżeli chodzi o strukturę powiązań, analizować, jak to wyglądało. Jeżeli jest to naturalne zmniejszenie zatrudnienia i tak dalej, muszę te 3 lata analitycznie do tyłu cofnąć. Jeżeli tu chodzi o ten temat, czy lepiej zamknąć, czy lepiej kontynuować stary, tak? Ja patrzyłabym może przez pryzmat tego, pytanie jest, jaka to jest działalność, czy to nie była działalność z sektora wykluczonego. Jeżeli można dołożyć ewentualnie dodatkową działalność i może spróbować w tym obszarze, może być wtedy łatwiej po stronie administracji ocenić ryzyko. Ja myślę, że to pytanie też może warto doprecyzować, to też od razu powiem do osoby, która napisała to pytanie, może warto skontaktować się jeszcze bardzo z Ewą proszę. I dokładniej I wtedy, doprecyzować. Tak. Jeszcze czas w takim razie na jedno pytanie nam pozwoli, a mówię, resztę pytań dostaną Państwo odpowiedzi także mailowo. Ja w takim razie przeczytam pytanie, czy innowacje naśladowcze są pozytywne, czy można na nie także otrzymywać wsparcie unijne? No i znowu mamy takie pytanie ani na tak, ani na nie, bo ktoś może z gruntu rzeczy znegować innowacje naśladowcze. Wszystko zależy, o jakim etapie rozwoju mówimy. Jeżeli odnosimy to na przykład do rozwoju naszego tutaj gospodarczego kraju, innowacje naśladowcze w pierwszym okresie naszej transformacji tej gospodarczej były bardzo korzystne i były pomocne z prostej przyczyny, ponieważ była ogromna potrzeba wprowadzenia nowych technologii, nowych rozwiązań technologicznych i wprowadzenia nowych maszyn i urządzeń. I na bazie tych pewnych innowacji, które wprowadzaliśmy z zewnątrz, to były pewne również źródła inspiracji do tworzenia nowych rozwiązań. Ja to obserwowałam, tematyką unijną zajmuję się 20 lat, obserwowałam to w naturalny sposób, jak ludzie naturalnie, widząc nawet rozwiązanie dane na danej maszynie i urządzeniu, sami, mówiąc kolokwialnie, kombinowali, jak ulepszyć pewne rozwiązania. Dlaczego to nie jest tak zrobione, można by było dołożyć tak i tak i będzie to lepiej funkcjonowało. Natomiast w tej perspektywie, w której już teraz się znajdujemy, na tym etapie rozwoju gospodarczego kraju, w którym teraz jesteśmy, no to innowacje przełomowe powinny być brane pod uwagę i to do tego też zachęcają nas kryteria oceny. Mało tego, to wymusza na nas również Komisja Europejska. Ona poprzez właśnie prace badawczo-rozwojowe i nakłady na innowacje, poprzez patrzenie przez pryzmat specjalizacji tych z danego regionu, a wymusza, żeby bardziej kreatywnie podejść do tworzenia nowych rozwiązań i powiązać sektor przemysłu z sektorem nauki. Do czego? Do tego, żeby właśnie wprowadzać rozwiązanie te przełomowe, innowacyjne, które notabene również można, w zależności od polityki firmy, ochronić w ramach ochrony własności przemysłowej, czy to patentem, czy wzorem użytkowym. Ewo, więcej pytań czekam na Ciebie na skrzynce mailowej, ale myślę, że tutaj widzowie dostaną w niedługim czasie odpowiedzi na te pytania. Nas ogranicza czas, więc na wszystkie nie możemy teraz odpowiedzieć, ale myślę, że zostawiliśmy Państwu naprawdę dużą pracę domową do odrobienia, czyli przejrzenie tych wszystkich narzędzi, tych wszystkich rzeczy, którymi można zainspirować się do wdrażania innowacji w swoich firmach, ale nie zostawiamy Państwa tylko z tym materiałem i z tą prezentacją. Do Ewy i do specjalistów mBanku można również jak najbardziej cały czas kierować pytania? Tak, jak najbardziej zachęcam do spotkań z doradcami w oddziałach regionalnych, do spotkań kontaktu z Wydziałem do Spraw Unii Europejskiej, kontaktu ze mną, mailowo, telefonicznie.
Mam nadzieję, że nie przeraziliśmy Państwa, tylko zachęciliśmy, zainspirowaliśmy do szukania innowacji. No, taka była, że tak powiem, intencja tego spotkania. Zdajemy sobie sprawę i osobiście sobie zdaję sprawę, że materia jest ogromna. Możemy to spróbować rozbić docelowo na jakieś mniejsze obszary tematyczne i w zależności od zapotrzebowania. Jeżeli Państwo będziecie widzieli taką potrzebę, bardzo proszę zgłaszać. Spróbujemy odpowiadać na Państwa potrzeby i doprecyzowywać już w mniejszych blokach tematycznych bardziej precyzyjne obszary, które wymagają dalszego rozwinięcia. Zachęcam do przemyśleń, do współpracy i zachęcam do odpowiedzi na pytania, po co i dlaczego coś robimy. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Państwa do poszukiwania innowacji w swoich firmach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy oczywiście na kolejne webinary z mBankiem. Dziękuję.